Let's get it. Człowiek porywam twoich ludzi na melarz, bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach. Z lewej suka daj dupy, z prawej żyga kolega. Ten pojeb kręci story, że już poznał rapera. Nie wierzę, afera, ziomka chyba zabiera. Nie wierzę, afera, impreza. Co to jest, kurwa, co to jest lane z mostu? Wypierdalać mi stąd już! Bo dzwonię po matkę, kurwa, jeden z drugim. Se urządzają, kurwa. Długi weekend i już będą sikać z mostu, kurwa. Okres matur, najgorszy okres. Ta jebana gówniarzeria myśli, że sobie napisze dwa egzaminy i kurwa będą mogli pana Boga za świat złapać, w sensie za nogi złapać. No, spokojnie, rumaku. O, pan skarbny. Jak tam leci? No, leci. Ulala. Pan policjant, czy pan tak... O, jestem inicjatywą miejską, jest... osiedlowa... Ale chłopie, zdejmij ten kask, bo się jąkasz, ty. Nie no, lepiej. Dobra, on jest jakiś kurwa porobionym efedronem, ty. Dobra, dostałem informację, że w okolicy tutaj są sprzedawane nielegalne perfumy. A my się nie damy tutaj... ruchać. Popatrzcie na ten rower. Który? Witam serdecznie, obywatelu. Zaraz, jak to, pan jest tutaj parkingowym? Słucham? Pan jest tutaj parkingowym, tak? Gościu, no widzisz tą pakietkę? Chyba ci coś pomyliło. Jestem London Mall, LSDD, Los Santos Drug Department. Okej, nie, kurde. Dobra, myślałem, dobra, że dobra. Dzieci, kurwa, na stróżówkę tutaj wpierdala. A tutaj nie, żaden ja z tych. Ja byłem na stróżówce, co się ty... Pilnuję porządku. Jak będzie coś się działo, panowie, tu macie moją wizytówkę. I proszę dzwonić. Jadę się rozejrzeć, dostałem tutaj zgłoszenie, że ktoś tu handluje perfumami nielegalnymi. Widzę, sprzętu chyba brakuje, przydałoby się jakieś wyposażenie. Da, może ogarnąć może latarkę, byku? No, poczekaj, zaraz się coś zniosę. Ty, poczekaj, to... ta? Się włamać do roweru. Kurwa, zaplątał hamulce. Imbecyl. U, dobrze, tego nie widzę, kolego, dobra? Dobrze. Ta. Okej. Okay. Świetnie, z tą latarką, niech pan sobie wyobrazi, byłem parkingowym kiedyś tutaj, napierdalałem bezdomny, jak się kręcili. O, proszę pana, to się składa, że mam trochę staż na parkingu, trochę pracowałem na parkingach, na Wolfbin Street, na Bayberry Street, na Graveland. To jest pasja, dziękuję. To jest, u mnie tak samo było z starym, ja tak sobkarzem zostałem. O lala, to jest Panasonic z regulacją oświetlenia, kurwa. Dokładnie tak, lumeny tutaj wyskakują, kurwa, z dwóch stron. No. Jasne, kuma. Fajne, ile to ma lumenów? Nie. Mocna? Bateria naładowana? Nie. 2000 tak, naładowana w pewnym. Dobra. Z drugiej strony paralizator powinien być, ale nie wiem, czy jeszcze działa, nie? Jak paralizator? No paralizator. W latarce? Tylko nie wiem, czy działa. No tak, tylko nie wiem, czy działa. Musi pan co przetestować. Będę testował. Słuchajcie, mam nasze zgłoszenie, panowie. Muszę się oddalić z tego miejsca. Nie. Jak coś to dawajcie znać. Porucznik London Mall się odmeldowuje. Do widzenia. No, okej. Okay. Zaraz wyjaśnię tego gościa, co handluje perfumami. Witam serdecznie panów. Dzień dobry, nie chcę przeszkadzać. Dostałem zgłoszenie, że tu można, wie pan, kupić fajne perfumy. Oj, co ty cygan taki małomówny. Cygan się obraził chyba. Ta no. Nie da rady nic ogarnąć, jakąś seforkę. Co ty robisz? Co ja robię, no chciałem nagrać tą samą sytuację. Łapanie gościa, co sprzedaje perfumy na... parkingu głównym. Dobra, za dużo tu się kręci, kurwa, ludzi. Gdzie pan tak biegnie? Kurwa, zgłoszenie jest. Kebaby ktoś, kurwa, wykrada na 12, jadę. Będzie przypał, kurwa, zgarniemy go. Ty, co jest grane z tym miastem? Ja pierdolę, najechało jakiś zbiru sporo. Wiecie o co chodzi, dostałem informację, widzę, w sensie... komu kamraci. Ale widzisz, podjeżdżam, chłopa pytam i on kurwa udaje, wiesz, głupiego, udaje zielonego.
Motorki proszę się odsunąć, spokojnie, spokojnie. Proszę się odsunąć, zabezpieczamy teren. Witam serdecznie, co się stało? London Mall, LSTD. Ja tu, ja stoję, znaczy ja jadę sobie powolutku, elegancko. Tak. Nagle słyszę taki huk, takie... Tak. Patrzę w lusterko. Po kolei, jedzie pan elegancko i słyszy pan nagle dźwięk... Buzi, taki tak. bum i za... Ja byłem tutaj o pod światłami tymi. No, i słuchamy patrzę, dalej. Patrzę w lusterko. Kamil Kostka rzucił ludemu na tace 200 żetonów. Podskoczyła światła w sensie, tak, do góry, nie? Bo cyganie, szalona twarz, szalona twarz. No i zawracam, patrzę, a pan tu leży. Proszę na boczek, bo będziemy blokować ruch. Proszę, proszę za mną, okej? Proszę wziąć na swój pojazd, na bok zjedziemy tutaj, będziemy blokować tutaj ruch niepotrzebnie. Jest jakiś kurwa przytrzymany, ty. Słucham, jak to było? Pan go potrącił? Zabiłeś go kurwa? Wziął ci pieniądze, tak? Ja? Nie! Czym go miał potrącić? Czemu leży na ziemi, a ty stoisz? No bo mówię, że usłyszałem huk, patrzę, on leży rozjebany jak Rosja na mapie. Okej, znasz go? No nie, nie wiem, kto to jest, od razu... Okej, mogę twój o dowód osobisty prosić? Mój? Dobra, już podaję. Tak, poproszę. Nie, no to oczywiście to jest interwencja, muszę wszystko zapisać w raporcie. Porucznik London ma numer odznaki 74. Kod 8, jak coś mamy. Okej, nazywa się pan... Mario nazywa się Rogalo. Pan... Mario Gogalo, Rogalo, tak? Tutaj pan zobaczy dowód, tak. Mario Rogalo. Z rodziny pewnie Rogalów, tak? Ojciec miał Rogalo na imię, nazwisko. Moja babcia kręciła Rogale na róże i stąd się wzięło nazwisko. Okej. Dobrze, jak będziemy coś wiedzieć, będziemy się z panem kontaktować. Bardzo dziękuję za pomoc. Ja idę poszkodowanego jeszcze przypytać. Ja pana numer mam, to jak coś to będę się... Jasne, kontaktował, proszę zgłaszać. Jak coś się będzie działo nieciekawego, proszę dzwonić. Okej. Witam serdecznie. Smietankowy bilina cukry proste 10 zł. W formie. W formie, tak? Wiadomo, co się im stało? Jakiś postrzał? Obicie? Wypadek komunikacyjny, proszę pana. Okej, dalibyście mi go ecytologię, sprawdzić kurwa, jakie ma stany krwi? Może mieć we krwi jakąś kokainę? Wygląda na ćpuna. W adidasku dresika wygląda mi na ćpuna. Albo przećpanmus, albo jakieś rozliczenia gangsterskie. Gdzie z nim teraz idziecie? Na który szpital? Ja bardzo podobnie tak chodzę poza służbą jako on, brano. Pillbox Hospital, proszę pana. Pillbox Hospital, Okej. Okay. Proszę pana, pan mnie słyszy? Wszystko z panem okej? Okay? Proszę pana, o kurwa, jest nieprzytomny. Jest nieprzytomny. Okej. Okay. Kiedy po niego przyjechaliście państwo? Może widzieliście coś ciekawego w okolicy? Coś podejrzanego? Nie, już nie widzieliśmy. Okej, okay. A sprawca... Dzień dobry. Uwaga, ale się tutaj przepraszamy. Nie, panie policjancie. Nie. Tak, słucham? Tam ucieka sprawca. Zapierdala. Sprawca zdarzenia na rowerze uciekł. Na razie nie mogę rzucać oskarżeń, nie mogę oskarżyć. Pamiętajmy, jesteśmy w USA, tak? Dopóki nie, prokurator mu nie przedstawi zarzutów, jest gość niewinny. Dobra. Tak, ja mam telefon od kurwa porucznika. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za pomoc panu. Będę się z panem kontaktował. To ja jestem porucznikiem. Halo, halo. A, to ty dzwoniłeś, okej. Okay. To ja jestem. Dobra, podajmy numery. Witam serdecznie, wszystko okej? Okay? London ma numer znaki 184. Halo. Ola, 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 o co chodzi? Co tu się stało? Kopci się. No, kopci się, kopci. Puta mierda, panie. Proszę zgasić silnik, proszę zejść na pobocze. No, uspokój się, gdzie jesteś. Słucham? No, uspokój się, tranquilo. Jakie tranquilo? Proszę pana, jestem policjantem, chcę panu pomóc. Razy. Wszystko okej? No, w porządku. No, właśnie przyjechali medikować, świetnie. Proszę pana, miałem tutaj niebezpieczną interwencję, ktoś został potrącony na skrzyżowaniu. Co się stało? Nie wiem, czy widział pan wszystko tutaj w okolicy. Na skrzyżowaniu został potrącony młody młodzieniec w dresie Adidasa, prawdopodobnie ćpun, przeskoczył samochodem, jechał czerwonym motocyklem. No to żadna strata, jak ćpun. No żadna strata, proszę pana, ale trzeba to wyjaśnić. No to przecież wyjaśniłeś, o co ci chodzi. No, proszę pana, pytam, czy nie widział pan niczego podejrzanego w okolicy, bo akurat pan stał niedaleko. No, tak się skuterze chyba nie widziałem, On stałem tutaj obok, zupełnie. Jasne, rozumiem. Bardzo dziękuję panu za pomoc. Jakby czegoś pan potrzebował, to jest moja wizytówka, albo jakby coś panu się przypomniało, to proszę zadzwonić o ten numer, okej? Okay? Prywatny detektyw London Mall, LSDD, Los Santos Drug Department, przepraszam. Jakie delivery, co ja gadam. Do zobaczenia.
niebezpieczne. Zaczynam łączyć kurwa powoli kropki, widzowie. Zaczynam dochodzić do pewnych konkluzji. Wydaje mi się, że to miasto jest schlapane krwią i brudem przestępczym. Widzę, że obecna policja sobie nie radzi z tym. Paragrafy, zasady. O nie, nie, tranquilla, kurwy. Siemano Edmund, gdzie wyście zabrali tego kurwa kasztana potrąconego? Na porodówkę? Ja pierdolę, przecież on był człowieku potrącony. Haha, jak tam, długi weekend niedługo, co? Dziwki bajoro? Nie, ja nie jestem na służbie. W którym jest skrzydłe? Halo, przepraszam, kurwa, pozamykane. Niestety nikt mnie tutaj nie szanuje, nikt mnie nie traktuje poważnie, ale dopóty ja nie udowodnię swojej wartości. Dlaczego? Ja cały czas mówię sam do siebie, ja pierdolę. Widzę, że mało gadasz, tak? Mam ci przycisnąć gagatku? Komuś receptę wypisywał, kurwa, na sanozol? No, teraz głupa grasz. Kolego, wrócę do ciebie. Lepiej się zastanów, kurwa. Zastanów się, z kim współpracujesz. O sterydów więcej nie będziesz wypisywał, kurwa. Kiedyś im się wątroby rozpierdolą, a wtedy przyjdziesz do mnie po pomoc. Aha. Fucking snitch. Halo? Przepraszam. Jest tam kto? O, witam serdecznie. Prowadzę dochodzenie w sprawie potrąconego... potrącili jakiegoś gościa. Chcę to sprawdzić. Ale nie chcą mi dać informacji. No, jak ktoś płonął, to po co sprawdzasz? No właśnie, może to ci... Słuchaj, a może ktoś chce... Ale poczekaj, tranquilo, kurwa, sombrero. Posłuchaj mnie. Może ktoś chce, żebym ja myślał, że to jest ćpun. I żeby odpuścić tą sprawę. A wydaje mi się, że akta nie są pełne. Ktoś chyba macza palce. Macza palce niczym w 10-latce, kurwa, ja to wyjaśnię, bo to jest kurwa nielegalne, rozumiesz? Co? Nic, nieważne. Przesłyszałem się chyba. Myślałem, że powiedziałeś, że lubisz 10-latki, ale przecież to by było głupie, nie? Przecież musiałbym cię wtedy zgarnąć. Dobra, nieważne. Słuchaj, postaj tu na czatach. Może za chwilę będzie wychodził. Słuchaj. Tak? A może to był. Może to naprawdę był tylko ćpun, a ty tylko sobie zajmujesz czas. Może, ale nie byłbym sobą, gdyby tego nie sprawdził. Jest trup? Jest poszkodowany? No mierda, nie rozumiem właśnie, o czym ty gadasz. Puta mierna. Nieważne. No. Jak się nazywasz w ogóle, tranquila, señorito? Santito. Santito. Na mnie mówią Mo. London Mo. Może za początku za profesjonalnie się poznaliśmy, Rudo Stano, tak? Lułeś do Nejty i patronu Fruda końcowo. Pozdro 6 zł. Słuchaj. Wiem, że wy macie zasady, te swoje w sensie Meksykaniec, tak? Si. Wiem, że macie swoje zasady, nie chcecie być puta gringos chicos, nie? Confidentos. A ja rozumiem, ale pamiętaj, jakbyś coś widział, ja to anonimowo przyjmę do siebie. Słyszałem pewne rzeczy, że ktoś... nie chcę mówić, Peter, chodź za mną. Czemu w ogóle w klapkach chodzisz? To nie są klapki, tylko to są ciżemy bojowe. Rozumiesz? Wyobraź sobie taką sytuację. Ucieka gościu ze sklepu. Zajebał dwa obważanki, nie? Wydupca. A wiesz co ja robię? Nie mam broni, nie mam latarki, nie mam już noża. A nagle zostaje mi dwa pierdolone El Klapkos. Biorę te Klapkos i El Podkręcaco z kurwa i jebu tu mu kurwa w łeb. Rozumiesz? No, rozumiem. Broń. Poczekaj, chyba się przebudził. Poczekaj, potrzebuję trochę czasu. Wyszedł drugą stroną. O nie, wyszedł drugą stroną. 34-8 mamy kurwa wezwanie. O nie. Kurwa, otwieraj się. El puta gringos, będę dzwonił później! Słuchaj się, kurwo! Puta! Wiedziałem, że coś tu nie gra. Wiedziałem! Proszę, dziewczyny. Kurwa, spokojnie, to ja. Ej, halo, dziewczyny, kto go poka... ja pierdolę. Bycie psem w tym mieście to jest pierdolony dramat. London ma prywatny detektyw, słucham. Prywatny kto? Detektyw, kurwa. Jaki kurwa detektyw? Detektyw, człowieku, znalazłem nową robotę. Jestem teraz policjantem. To jest obywatelska inwestycja i kurwa, co kurwa? O nie, to zaczyna się wszystko kurwa
mieszać. Ludzie do mnie uciekają, mieszają zeznania. Kurwa, chyba trafiłem na trop czegoś większego. O nie. Nawet Eddie nie wie, co pisze. Czemu on gościu ma prze... Ty. Kurwa, to on. To on. El puta condominio, la puerta la fierta, la puerta la mestirato, carta le metoro, ci sta fare se cacchetto, Marta le fi, cunta rabi, marata chi cos'è, pa, poi loro sombrero cavali, ti sta mare che sei tu, spana che sei ti, chi non massa te tu fuoro tu la pecana ci sciotto, cana vesso tu lui. Ciszał coś. Jeszcze raz to, co powiedziałeś. Ciszał coś. Zjedźmy na bok, kochani, bo blokujemy ruch. Co jest, kurwa? Nie wiem. Powiedz jeszcze raz to. Spokojnie, pewnie myślicie, że jestem policjant. Powiedz jeszcze raz to, co do mnie, kurwa, na getcie powiedziałeś. Co powiedział? Ale słuchaj, chudzino jedna. Powiedz to jeszcze, kurwa, raz. No powtórzę to kilka razy nawet. Mówię, że jesteś zwykłą chudziną, kurwo, jebana. No co ty, kurwa? Masz, kurwo! O, 2-1! Dziesięć osiemdziesiąt cztery, ranny funkcjonariusz. Przyjedźcie szybko, na Mayberry Street, czterech zielonych. Dostałem postrzelony, szybko, panowie, pomóżcie, przyjeżdżajcie. Dopadnę was. Czemu nikt nie przyjeżdża nam pomóc, widzowie? Dlaczego nam nikt nie przyjeżdża pomóc? Nie, kolejni gangsterzy, kurwa! Ej, pomóżcie mi wsadzić do fury. Chłop kosę im wsadził, obydwu. No ten, co tu leży. Co tu się stało? Ej, proszę pana... Jest? Co tu się stało? Pomocy, zaatakowali mnie! Gang zielonych! Niech pan dzwoni na policję! Niech pan dzwoni na policję! Ała! Gangsterzy, zostawcie mnie! Puśćcie mnie! Porywają mnie, niech pan aktywuje coś, kurwa! Pomocy! Pomocy! Ale masz przyjebany gościu. Oj, gościu. Najebałem dwóm, pomocy! Niech pan dzwoni na policję! Dole mu łeb, kurwa, weź. Przecież jesteś rozjebany już, chudzinko jedna! Ała! Rucham ci matulkę, elo! Dobra. Zobaczymy, czy lubisz od tyłu. Oh yeah, uwielbiam to, bratku. Właśnie na to czekałem. Mam nadzieję, że macie nasmarowane bagniaki. Oh yeah, that's right. Już biorę. Zostaw mój telefon! Zostaw mój telefon! Weź, spierdolaj z tym telefonem. Zostaw mój telefon! Chude łapę jak wyrywa! Co ty, chłopie? Mam wszystkie informacje już o was. I jeszcze ruchanko w dupę dla mnie się zaliczy. Zajebisty dzień. Mam nadzieję, że wszyscy. Co, już nie jesteś taki wygadany? Chudy leszczu? Pana drugą stronę coś jest. Mam nadzieję, że tego kijaszka też użyjesz. Gang ciepłych czy zielonych? Bo nie wiem, jak zapisać w raporcie. Łódka już tą, kurwę, okej? Okay? Nie, jesteś wcale zabawny. Gang ciepłych zapisuje w raporcie, że nie jest zieloni, tylko wykreślam i będzie ciepłych. Dobra, jak chcesz. Ale Jimar dobrałby mu się do dupy, a? Mam nadzieję, czekam na to, bratku. I pamiętaj, tego baseballka też mam nadzieję, że użyjesz. Mrał. Ty, JB, on jakiś pierdolnięty chyba. No to miała. Mam nadzieję, że będę w końcu pierdolnięty. Dawaj,
Dawaj, o je, to mi jest coś spoko, może jakaś trawka mięciutka. Dobra. Ja mu kurwa wszystkie zęby, pierdolę. Mam nadzieję, najpierw zobacz co ma mięśni. Dobra, jemu jednak... Tylko zostawcie moją latarkę pana Sonika, proszę was. Zatki pizdę, psie jebano. Pierdzie wszystko, tylko nie latarkę, okej? Okay? Wsadź go do tyłu. I jedziemy na wycieczkę, panowie, that's right. Pomożemy mu, przeszukaj go, weź mu wszystko. Dobra. Czekaj. Nie wzięliście mi bodykama. I co jest, kurde? No to są zacioty, nawet nie potrafią mnie dobrze zruchać. Fuck this shit, baby. Podnoś mnie. That's right. Możecie go kurwa nie przytrzymać, bo się wykrwawię zaraz, ja pierdolę. Już. Weźcie tego płaczka. Dobra, jedziemy. Shut the fuck up, shut the fuck up, you know? Nie celuj do mnie, nic wam nie zrobiłem. No dobra, jak już jesteśmy sami, to który pierwszy? Teraz nieśmiałe, tak? Sam ze mną gadałeś, obiecywałeś, kurwa, złote góry. A to do czego przyjdzie, to pewnie zostanę sam. I po jednym seksie mnie zostawisz. Ja was wszystkich znam. O, wszystkich was znam. Jesteście gangsterzy. Tak krzyczą, a jak ma co do czego przyjść, to... damn it. Zapłacicie za to, nawet nie wiecie, kim jestem. Jestem z osiedlowej straży sąsiedzkiej. Dobierę wam się do pupci. No już niedługo. Oh yeah, nasty bitches, suck my fucking biki wiki wiki way. Kurwa kasujemy, gnoju. Co ty, skasować to możesz bilet staremu, kurwa, jedziesz na kolejkę górską. I tyle, tutaj w temacie. Wiesz, że cię rucham, kurwa, i tyle, taka jest sprawa. No, i to są właśnie wyszczekani gangsterzy. Ty to może położycie się koło mnie, poleżymy sobie razem wszyscy czy coś, bo tak sam leżę, a wy stoicie, głupota trochę. Siemaneczko. Siemaneczko, no to wszyscy jesteśmy razem. O kurwa, dobra, wy tu macie kogoś kurwanego, dobra, spierdolamy. Dawaj, Bambi, nie spierdolamy z tobą. Później się odezę. Się leżakowanie z bratku. Później się odezę do ciebie. Jasne, będę w kontakcie z tobą, oczywiście. Ale to nie do ciebie mówię. Ja wiem, bracie, będziemy w kontakcie, jasne. Tak, wiem. Jesteś, to będziemy się odzywać. Narka, nie idziemy po auto. Na razie, trzymajcie się, panowie, do zobaczyska. Jocha. Farciki, mordeczki. Pewnie, farciki, oh yeah, that's pizzeriga. Shut the fuck up, nie mów do ciebie, frajerze. Pewnie, że tak, właśnie do ciebie nie mówi, to jest mój kumpel, a nie twój. Kurwa, ale chujowo odgrywają, nic nie robią, ja pierdolę, nuda straszna. No zjebali początek poszukiwania wujka Mo. Są normalnie jasełka, stary, nie? I to jeszcze idzie na moje konto, to jest moje chujowe RP w takim razie, bo ludzie to oglądają. No totalnie jebanie amatorzy, no. No będziemy musieli to odczekać, widzowie, no przepraszam, tak to wygląda niestety, no. Chyba najgorszy stream od kurwa roku, nie? Stoją goście nade mną, mówią o ruchaniu, nikt chuja nie wyciąga. Fuck this shit, mam tego dosyć. Pierdolę ten mundur, już nigdy nie będę, pierdolę to, nie będę nigdy już policjantem, kończę z tym, chciałem dobrze. Wypierdalam to, w chuj, wolę chodzić na golasa. Spodnie tak ściągę. Wszystko wywalam. Jestem śmieciem, zwykłym. Klapki zostawię, bo fajne. Wyjebane w to. Najgorsze, że lepiej mi się rozmawia z samym sobą, niż kurwa z jakimiś ludźmi. Jestem pierdolnięty. A, i odznakę też wyrzucam. To był ostatni raz, jak chciałem pomóc temu miastu. Żegnajcie. Idę na śmietnik i mieszkać tam. O, zajebali miliard latark. Zajebiście. Mam dosyć tego. Odchodzę. I'm out. Wyjebane w to mam. Pierdolę to życie. Gdzie podwieźć? Na śmietnik? Na wysypisko śmieci? Mam tego dosyć, nawet pielęgniarka powiedziała, że jestem do niczego. Ała. Już wiesz, co chodzi ci z tym. Ewi, to nie tak. To nie tak, jak myślisz. Jestem normalnym typem. Zatrudniłem się w osiedlowej straży sąsiedzkiej, ponieważ były podejrzenia, że policja wykracza za swoje normy społeczne i swoją jurysdykcję. Rozumiesz? Chciałem walczyć z policją i z gangsterami, bo to miasto jest zarażone przez policję. Nie rozumiesz tego. Wiedziałem, że mi tak osądzisz, że jestem konfidentem i rozjebusem, ale chciałem pomóc temu miastu walczyć też z policją. A jak zostałem potraktowany? Zielonik się nie zruchać, najebali mnie.
Jak inaczej miałem to zrozumieć? Ty dzwonisz do mnie i mówisz, że nagle detektywem zostajesz, policja. Detektyw to nie policjant. Ale detektyw to nie policjant. Okej, okay, no masz rację. Natrafiłem na szajkę, która chyba działa w policji. Jest gang policjantów, którzy nie reagują na zgłoszenia i wybiórczo wybierają ludzi, których trzeba karać, a których nie. Natrafiłem się na to, kiedy... Gorzej. To już nie jest korupcja. Oni sobie robią swój światek, swój półświatek policyjny. Ale teraz to już nic z tego nie będzie. Odchodzę z tego. Potraktowali mnie jak śmiecia. Tylko pan siwy mi pomógł. Co z tymi zielonymi? Nakopali mnie, napierdolili mnie ciężko. Nadupcali mnie chyba z 30 minut. Kijem, sikali tak na mnie, srali, wcierali kał. Pewnie. Nie, słuchaj, była taka sytuacja, że z jeden mi coś powiedział, nie? Zwyzywał mnie i powiedział, żebym to powtórzył. W sensie ja go zwyzywałem, przepraszam, mylę już fakty, głowa mnie boli. No i słuchaj, oni podjechali koło głównego parkingu i powiedzieli, powtórz to. A ja mówię mu, ty chuda pizdo. No i wychodzi jeden, widzę, że już chce mi wyjebać, oto schodzę z roweru, wyciągam kosę i mu ładuję pod żebra, nie? Wychodzi drugi z klamką, robi unik, wale fikołek, wow. Podwójny szpagat i w powietrzu mu wbijam kosę w klatkę piersiową. Przekręcam ją niczym klucz i wybijam się, odbijam się jego nóg i robię salto nad samochodem. Dwóch już leży, ale wychodzi 15 i zaczyna się pierdolona jatka. Kopię go kurwa frontem, on mnie szarpie za dwóch, pięciu się rzucił mi na nogi, chcieli mnie obalić, kurwa. Ja mówię mu, o, podwójny Nelson, trenowałem tą akcję. Zaczynam go kurwa dusić, chwytam go kurwa za szyję, ale okazało się, że to było udo. Rozumiesz to? To było udo, kurwa. I zacząłem mu odcinać ten opływ krwi od uda. Ale pięciu się na nie czaiło. Mieli kurwa Muntako i cztery kurwa te halabardy. A ja co robię? Siu, halabardy latają, kurwa. Policja nie reaguje. I nagle jeden rzuca we mnie kurwa butem trzewikiem, kurwa takim top starym, chyba rozmiar 36. Nie widziałem rozmiaru, bo szybko leciał. Pizda, kurwa. Wywróciłem się na maskę samochodową. Grzejnik i turbina wsteczna zaczęły się grzać. Podgrzewali mi plecy tak mocno, że zaczęły się topić. Więc wróciłem swoją koszulę i zacząłem się rzucać na tych dwóch. No i wtedy wywróciłem się o puszkę, która leżała na ziemi, no i mnie złapali. Kurwa, gość. Może coś dodałem, może coś tam zmyśliłem, ale ogólnie było tak. Mniej więcej. No i potem siwy mnie znalazł na rurce. A dzisiaj już jestem śmietnikiem. Żegnaj, Eddie. Do zobaczenia. Idę się rzucić do śmieci. Czekaj. Jak to jesteś śmietnikiem? Mam tego dosyć. Wszystko mi wzięli. I jeszcze najgorzej. Chcieli mnie ruchać w dupę, srali na mnie, bili mi, wszystko. Postrzeli mnie w łydkę, ale zrobili coś jeszcze gorszego. Zajebali mi latarkę Panasonica na full baterii. Co? Rozumiesz to? Rozumiesz to? Tak. Rozumiesz, kurwa? Rozumiesz to, kurwa? Ja wytrzymam bicie, tak? Ja wytrzymam, kurwa, znęcanie się psychiczne. Ależ mi, kurwa, frajer jebany. Latarka jako jedyną mam na służbie mi bierze. Nie wiesz, kurwa, macie. Chłopie, kurwa, macie. Ja pierdolę. Kurwa. A jeszcze przed chwilą mówisz, że tą latarkę chciałeś ją gdzieś mieć. Bo, no to... Dobra, pomogę ci odzyskać tą latarkę. Nie odzyskamy jej. Gang silnych zielonych jest za mocny dla nas. To są zorganizowani goście. Ci goście to są po prostu... Nie wiem, to są kurwa geniusze gangsterki. Z nimi nie ma co pogrywać. Potrafią czeką wiązankę sprzedać. Są jeszcze bardzo zorganizowani. Mają swoje dziuple, chaty, specjalne samochody, organizacje, tajne kody. Ci goście to nie przelewka. Jeden z nich był tak dobry, a już szkoda gadać. Ci goście to jest profesjonaliści. Nie wiem, zadarłem z kimś, nie, ale ładne masz włosy. Nie. Co on? No, ten doktor chyba dał ci jakieś leki za mocne. Słuchaj, nie musisz się z nimi strzelać. Albo coś, żeby się na nich zemścić, albo odzyskać latarkę. No. Kurwa. Jestem, nieważne, już mi się odpierdala, tak mnie nakopali, że to jest koniec. Przysiąść. Wiem, Edy, że to chaotycznie ci opowiedziałem, ale to nie jest tak, że jestem rozjebusem, nie jestem konfidentem. Chciałem po prostu pomóc, jakoś inaczej zarobić. Już myślę, że przez tą wczorajszą furę jakoś podjąłeś decyzję, żeby wpierdalać wszystkich. Żeby co? Nie. Stary, mówię ci, chciałem... Nawet już sam nie wiem, co ja chciałem. Chciałem pomóc. Spotkałem się z totalnym odrzuceniem i chamstwem. Najgorsza ta latarka. Nigdy tak nie dostanę. To był chyba ostatni egzemplarz. Dorwałem ją, to znaczy dostałem ją w sumie od gościa, który ją dawał na... jasne. Dzięki, bratku.
Dzięki za pomoc, Eddie. Krótko się znamy, ale widzę, że jesteś w porządku. A twoja reakcja na temat tego, że jestem policjantem, była prawidłowa. I właśnie, ale posłuchaj, dlatego właśnie chciałem się z tobą spotkać. Bo jakbym ci powiedział, słuchaj, jestem psem, a ty byś powiedział, zajebiście, to by coś śmierdziało. To bym wtedy wiedział, że to ty maczasz palce w tej, kurwa, kryminalnej akcji. Ale jak zobaczyłem twoje oburzenie, to oburzenie było jak taki diamentowa czystość, takie coś nieskazitelnego, że ty, pan, jesteś prawdziwy gość. Wtedy to rozkminiłem, dlatego chciałem się szybko spotkać. I ja jechałem na spotkanie z tobą. Jechałem na spotkanie na czerwony parking. Tak, ja tam byłem. To było wtedy. I pusto było na górze. Tak, no i wtedy mnie złapali. No, schowałem się, obserwowałem parking, cały ten dach obserwowałem z pewnego punktu. Tak, teraz będę musiał zmienić chyba fryzurę. I śmierdziało. Troszkę się obsrałem, że tak powiem. Myślę, że taka zasadzka, że z Hopkinsem i z Klakierem się dogadałeś od razu. Nie, żadnym Hopkinsem. Teraz to wszystko jasne. Wiesz co, Eddie, nie wiem, czy komplowanie się ze mną jest odpowiednią, wiesz, decyzją. Mogę tylko przynieść wam kłopoty, chłopaki. Nic więcej. Każdy ma te kłopoty. I numer konta. Co numer konta? Jaki podaj numer konta. 424 mam numer konta. 280. Ale nic nie zrobiłem, ty, to nie moja wina, to oni mnie zaatakowali. Nie wyrzucicie mnie z miasta, nigdy. Chcą mnie wyrzucić z miasta, kurwa, nie dam się. Sorry, pierdala mnie. Jak ci się kasę dać? Nie przelewaj mi żadnych pieniędzy, mam minus 30 tysięcy na koncie, to będzie tylko twoja strata, bracie. Okay. Nie, bardzo dziękuję za twoją wyrozumiałość, ale niestety nie mam. Nie mam, mam komornika. Może byś się ubrał? I tak stoisz, kurwa, w tych laczkach i w bardejach pod szpitalem. Nie wiem do końca teraz co robić, wiesz? Nie mam pojęcia, nie mogę tego poukładać w głowie. Straciłem twój rower, który dostałem od siebie. Nawet nie wiem, gdzie jest. Jestem gotowy. Miałem fajne kimono na przeconie, znalazłem. Okej. Okay. Ale spodni lepszych nie mieli. Zresztą nieważne, dobra. Jedźmy na ten parking. Na główny parking? Mam nadzieję, że nie będzie tam zielonych. Nie chcę dostać kolejny raz w pierdolu. Co pan robi? Jak to co? Oni jeżdżą jak pojebani po mieście. Eddie? No co jest? Robisz gnój. Jaki gnój? Skąd masz to, Speedo? Kurwa, zapracowałem na nie. Znalazłeś? Zapracowałem, widzisz mój uniform? Widzę, no. No właśnie, co ci to mówi? To jestem zawodowym kurierem. ZAWDOWOWYMY. Kuriery. Gdzie pozostał? Jedna osoba więcej, a w sumie nieważne. No, a ile na tej kurierce cię wyciąga? No ze 160 na godzinę to co najmniej. Tak. Na godzinę? Mil na godzinę? Co ty myślisz, że co, dolarów? On przeskoczył sobie, kurwa, do G-Stalu i wynosi aluminium w plecach. Jasna czapka. Nie... A, kurwa. Kurwa, no nie przypuszczałem, że ty, kurwa, będziesz ubrany, kurwa, w trój... Siema. No, siema. W pracy jestem tutaj. Ekipa sprzątająca. Marcin. To Marcin, bo jest potrzebny. O, kurwa. Marcin. O, to jest Marcin. Trzymaj, tak, coś takiego tam. Trzycinek, kurwa. W kapciach. Coś Marcin bawi? Poczekaj, hajcy do Marcin? No, jestem Marcin, jeśli myślicie moje imię, możemy za chwilę to wyjaśnić na gołe pięści. No to cwaniaku. Ja tam przy okazji, jak masz nie to, nie to, nie to nie ja to zapraszam, bo nic się nie chyba. Ja. Dobra, zaraz cię zbiję na kwaśne jabłko, ale ciota, masz rozsyp, cwaniaku, ała, ała. Dawaj, czarnunku, zostawcie, kurwa, zostaw. Trenowałem kiedyś MMA 3 tygodnie, myślisz, że nie znam dobrych ciosów? Gdzie uciekasz, gagatku? Pięknie! Ała! Au! O, obrót! Kurwa, gagatku, leżysz, cfelu! Daj mi torbę, kurwa, ty! Co to jebana? Rucham ci kurwa, w dupę! Będziesz się zadowolony! Ustaw ci białosi, jebana! Tak się do śmiechu! Kurwa, zostaw go! Pierdolę, weź go, wal! To są cfele jebane! Paki cfel jebany! Pardoś wyciągnął! Ty chuda pizdo jebana!
Cóż wyciągnął, jaka ciota, pana! Ty chuda pizda, jebana! Spokojnie, ty chuda cioto w nożem, kurwa, startujesz! Stój, cwaniaczko, chuda, kurwa, ludzie na kopu szmato, jebano, taka prawda! Kurwa, spokój, kurwa! Przypomnij sobie, tak, kurwa, twoją laskę przecież, jasne, przypominam sobie, na tylnym siedzeniu dupsyłem, a teraz machaj nożem, ale cię sprowokowałem, cioto, jebana, machasz nożykiem i nie możesz trafić! Roman, kurwa, schowaj tą kosę, chodź! Masz jaka pizda, jebana! Co za ciota jebana, ty popatrz się, rucham ci starego w dupę i twoją dupę też na tylni, no skacz za mną, piesku jebany, co za psy jebane, ale beka z was jest czarnuchy, ała, 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 no nie bij mnie, co ty robisz? Ja się w to nie wpierdalam. Pak mnie gonią, pa, z drogi stąd, kasztany, ała, ucz. O kurwo, leżysz. Ała, oni w ogóle bólu nie czują, oni są niezniszczalni, tylko nie to. Ała, auć, auć! Twoja dziewczyna mocniej biła mnie wczoraj, wiesz? Ale cię łatwo sprowokować, jesteś słaby psychicznie, wiesz, byczku? Ała, ała! Twoja dziewczyna była wczoraj niezła, nasty bitch! Ale beka z chudzinki jebany! Chudzinka, jebana chudzinka! Maturka była dzisiaj pisana, czy nie? Ała, ała! Nie, tylko nie to! Ała, ała! Ojejciu! Gangster mnie pobił, ale twoja dupa była mocniejsza. Dobra, kurwa! Elo. O, zostaw dziada! Zostaw, zostaw! Kurwa! Pizdu! To są jakieś dzieciaki! Uciekajcie stąd, dzieciaki już! Uciekajcie stąd! Kurwa! Uciekaj stąd, Roman! Sorry, Facebook Administration! Ała! Ała, nakopali mnie! Leżeć, kurwo! Ała, jesteś potężniejszy ode mnie! Twoja młodzież jest największa!